zostawię jeszcze raz. Dr. Janina Petelczyc, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Pani dr Karolina Zioło-Pużuk, która jest doradcą kierującym zespołem do spraw CSR tutaj Narodowym Bank Polski, a więc jest także współgospodynią, a także współinicjatorką naszego dzisiejszego spotkania. Redaktor Rafał Woś, znany Państwu dotychczas z łamów przede wszystkim Dziennika Gazety Prawnej, od niedawna Tygodnika Polityka, laureat licznych nagród dziennikarskich, także nominowany do Nagrody MBP im. Władysława Grabskiego w zeszłym roku. Trzymajmy kciuki, że być może w tym roku Rafał Woś będzie laureatem tejże nagrody. A chciałbym także podziękować za przybycie panu Grzegorzowi Piskalskiemu, który jest prezesem Fundacji Centrum CSR.pl, która zajmuje się monitoringiem tego, jak CSR w Polsce wygląda w praktyce.